Jak już na pewno zdążyliście zauważyć, konsola PowerShell często wyświetla dużo nadmiarowych danych, które często zaciemniają obraz. Czasami ciężko jest znaleźć konkretne, interesujące nas dane. Przypomina to trochę szukanie igły w stogu siana. Ostatnie kilka lekcji poświęciliśmy na sortowanie, wybieranie czy też różne techniki formatowania. Jednym z kolejnych rozwiązań może być wybieranie konkretnych obiektów przed końcem potoku, dzięki czemu w dalszej części polecenia akcje wykonywane są tylko na podzestawie wstępnie wyselekcjonowanych, wygenerowanych obiektów. W tym celu wykorzystujemy polecenie where object. Komandlet ten umożliwia przetestowanie każdego obiektu w potoku i przekazanie go dalej, jeśli spełnia określony warunek testowy. Obiekty, które nie przechodzą testu, są usuwane z potoku. Począwszy od PowerShella w wersji 3.0, istnieją dwa różne sposoby konstruowania polecenia where object. Warunek testowy można podać jako wartość parametru filter script oraz w tradycyjnej postaci zestawienia porównawczego. W tej lekcji zobaczymy obie formy w działaniu. W pierwszej kolejności skupimy się na działaniu bloku skryptu, czyli właśnie filter script. W naszym szkoleniu już kilkakrotnie posługiwaliśmy się nim przy różnych okazjach i zazwyczaj w tego typu przypadkach są to raczej proste bloki, ale przy ich tworzeniu trzeba pamiętać o operatorach porównania. Podstawowe operatory porównania działają na prawie każdego rodzaju obiekt, natomiast te bardziej zaawansowane mogą korzystać tylko z tekstu lub tylko z tablic. Dodatkowo w przypadku konstrukcji polecenia where object z blokiem skryptu przyda się zmienna odwołania do bieżącego obiektu w potoku. Zobaczmy teraz bardzo prosty przykład. Dysponujemy listą kilku liczb i załóżmy, że chcemy zwrócić tylko te, które są większe od 5. Zatem where object i następnie warunek testowy w bloku skryptu. Przypominam, że nawias klamrowy otwiera nam blok skryptu, następnie zmienna odnosząca się do obiektów w danym potoku, następnie nasz operator porównania większy niż 5 i zamykamy blok skryptu. Polecenie działa zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W wyniku otrzymaliśmy wszystkie liczby, które są większe od 5, czyli wyłącznie ta grupa liczb spełnia nasz warunek. Dzięki zastosowaniu zmiennej, która odnosi się do bieżącego obiektu potoku, możemy uzyskać również dostęp do właściwości obiektu. Teraz spróbujemy wyświetlić wszystkie serwisy, które są uruchomione na naszym komputerze. W tym celu w pierwszej kolejności komandlet getService, następnie będzie where object, który możemy zastąpić skrótem where lub po prostu znakiem zapytania. Następnie otwieramy blok skryptowy, zmienna z potoku, następnie odnosimy się do właściwości obiektów, stąd kropka i właściwość status, a następnie operator porównania equal, czyli równa się i status running. Zamykamy blok skryptowy. Widzimy, że polecenie zadziałało tak, jak tego oczekiwaliśmy. Możemy również użyć polecenia where object z blokiem skryptów w przypadku określenia kilku warunków do spełnienia. I zobaczmy, jak to wygląda. Dodamy teraz drugi warunek. Niezbędny tutaj będzie parametr end. Następnie ponownie odnosimy się do zmiennej. Tym razem wartość name. I niech będą to serwisy, których nazwa rozpoczyna się od litery W. Wynikiem działania takiego polecenia jest lista serwisów, które spełniają oba warunki. Warunek pierwszy, czyli status musi być running, oraz warunek drugi, nazwa musi rozpoczynać się na literę W. Oczywiście możemy również konstruować zapytania, w których może być spełniony jeden lub drugi warunek. W tym wypadku zamieniamy AND na OR i zobaczmy, co uzyskamy w wyniku. Jak można się było spodziewać, uzyskaliśmy obszerniejszą listę serwisów, w których albo status jest running, czyli spełniamy pierwszy warunek, lub ich nazwa zaczyna się na literę W.
Warunków w poleceniu może być cały szereg, oczywiście musimy tylko uważać, żeby sami się w tym nie pogubić. Przejdźmy teraz do drugiej formy tworzenia warunków. Jest to zestawienie porównawcze, które bardziej przypomina język naturalny. Teraz dla przykładu, to samo polecenie zbierające serwisy, ale napisane w nieco innej wersji. Na początku commandlet get service, następnie alias od polecenia where object, czyli znak zapytania, następnie odnosimy się już bezpośrednio do danej właściwości, czyli status equal running. Możemy zauważyć, że uzyskaliśmy identyczny efekt jak w przypadku pierwszego polecenia. Wyświetlone zostały wszystkie serwisy, które aktualnie uruchomione są na moim komputerze. Oba te polecenia, zarówno z użyciem bloku skryptów, jak i zestawieniem porównawczym, są równoważne i mogą być używane zamiennie. Którą formę wybierzecie, zależy tylko i wyłącznie od Was, choć powiem Wam, że w niektórych przypadkach lepiej sprawdza się blok skryptów, natomiast w niektórych szybciej jest korzystać z prostego zapytania. Na zakończenie naszej lekcji zrobimy sobie jeszcze szybkie dwa przykłady odnośnie filtrowania użytkowników. Niestety nie mam dostępu do domeny, stąd też posłużymy się poleceniem local user, które wyświetli nam lokalnych użytkowników, a następnie zobaczymy, które konta są odblokowane. Stąd właściwość enabled, następnie equal i true. Widzimy, że tylko dwa konta na moim komputerze są odblokowane. Jest to konto Adam oraz admin. Teraz zmienimy sobie troszeczkę warunek. Weźmy sobie na przykład nazwę użytkownika, like, nazwa niech zaczyna się od litery A. W odpowiedzi otrzymaliśmy listę trzech użytkowników. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o podstawowe zastosowanie commandletu where object, który naprawdę bardzo fajnie sprawdza się w pracy.